Dzień dobry wszystkim, ja jestem Karol i od ponad 10 lat tworzę trailery i zwiastuny do gier komputerowych. Przez ten czas przez moje ręce przewinęło się ponad 50 różnych tytułów. O niektórych być może słyszeliście, niektóre z moich zwiastunów być może nawet widzieliście. Dzisiaj chciałbym się podzielić ułamkiem tej swojej wiedzy z wami. Opowiem wam o tym, jak przygotować sobie materiał do takiego trailera, jak go poprawnie zmontować i w końcu jak przygotować go przed pokazaniem szerokiej publiczności. Rodzajów trailerów jest oczywiście cała masa, a podziału możemy dokonać na podstawie kilku różnych kryteriów. Jednym z takich kryteriów jest to, skąd pochodzi materiał, który wykorzystujemy do stworzenia trailera. Możemy mieć więc do czynienia z trailerami CGI, mogą to być trailery, w których sceny są stworzone w silniku gry, w końcu mogą to być trailery w pełni oparte na gameplayu. Ja nad tymi ostatnimi spędziłem najwięcej czasu i to właśnie na nich skupimy się w tym tutorialu. No dobra, ale jak to wszystko nagrać? Rozwiązań jest oczywiście kilka. My dzisiaj zajmiemy się tym najprostszym i najbardziej intuicyjnym, wykorzystującym software. A naszym oprogramowaniem będzie Shadow Blade od NVIDII. Jeżeli posiadasz na pokładzie kartę graficzną od NVIDII, masz także Shadow Blade'a. My taką kartę oczywiście dzisiaj mamy, więc zabieramy się do roboty. Odpalamy Shadow Blade'a i przechodzimy do zakładki z ustawieniami. Tutaj kluczowy będzie tak naprawdę bitrate. Jeżeli nagrywamy nasz footage w jakości 1080p, no to nie ma zmiłuj. Te wartości maksymalne rzędu 45-50 megabitów na sekundę to jest w naszym wypadku absolutne minimum. Jeżeli chcemy natomiast złapać nasz footage w jakości 4K, no to 80, 90, 100 megabitów na sekundę to są te absolutnie minimalne wartości, które pozwolą nam złapać dobrej jakości footage. Wszystko powyżej tej wartości to tak naprawdę efekt placebo, który da nam jedynie zwiększony rozmiar pliku. Wszystko poniżej tej wartości może skutkować artefaktami w nagranym wideo. Taki niewłaściwy bitrate może dać o sobie znać szczególnie przy ciemnych gradientach albo nagrywaniu efektów cząsteczkowych. Jeżeli kodek ma gdzieś szukać drogi na skróty, to właśnie tam. Jest jeszcze kilka rzeczy, które musimy zrobić po uruchomieniu gry, ale przed rozpoczęciem nagrywania. Pierwsza to wyłączenie muzyki, ale zostawienie włączonych dźwięków. Druga to pozbycie się UI, które zaśmieca ekran. Złota zasada jest tutaj taka, że jeżeli UI nie wnosi konkretnej informacji, która jest ci potrzebna w tym ujęciu albo w tej sekwencji, to musimy się go pozbyć. Jeżeli twój widz akurat nie potrzebuje wiedzieć, ile konkretnie życia posiada twój bohater albo gdzie znajduje się na minimapie, lepiej te informacje wyłączyć. W przeciwnym wypadku po prostu zaświecają one ekran. Są oczywiście przypadki, gdzie to UI jest niezbędne. Mówimy tu o wszelkim maści karciankach, RTS-ach lub innych tego typu grach. W takich przypadkach oczywiście to UI zostaje. Jednak generalnie zasada jest taka, że powinniśmy je wyłączyć. Jeżeli chodzi natomiast o narzędzie do samego nagrywania, no to zdecydowanie lepiej sprawdzi się tu kontroler, a nie klawiatura. Chodzi rzecz jasna o analogowy input w kontrolerze, dzięki któremu możemy z większą precyzją kontrolować zarówno ruchy bohatera, jak i ruchy kamery w naszym nagraniu. Kiedy rozpoczynasz nagrywanie gry, to tak naprawdę przenosisz się na plan filmowy. Twój bohater, twoi NPC to aktorzy. Twój level, twoja mapa, twój poziom to scenografia. Twoja kamera. Wszystko co robisz musi być intencjonalne i tak jak na planie filmowym absolutnie nie ma tutaj miejsca na przypadek. Jeżeli Ryan Gosling zapomni swojej kwestii, robi się dubla. Ty musisz zrobić identycznie. Jeżeli twojemu graczowi schodząc po schodach zapnie się animacja, no to musisz takie ujęcie powtórzyć. Pamiętaj też, żeby ruch twojej kamery i ruchy gracza były powolne, płynne i przede wszystkim zrozumiałe dla widza.
kiedy to ty grasz w grę, doskonale wiesz, co zdarzy się za chwilę, bo to ty jesteś autorem wszelkich ruchów zarówno postaci, jak i kamery. Widz trailera nie ma takiego komfortu. To właśnie ty, jako nagrywający, musisz się upewnić, że wszystko, co dzieje się na ekranie, jest w pełni zrozumiałe. I teraz absolutnie najważniejsza rzecz. Musisz pamiętać, że nagrywając gameplay, nie grasz w grę, tylko tworzysz film. Tak, kiedy to wszystko mamy już nagrane, czas złożyć to do kupy. Dlatego w następnym odcinku opowiem ci, jak nie zginąć w chaosie tych wszystkich nagrań, jak odnaleźć w nich historię, którą chciałbyś opowiedzieć. Do zobaczenia.